kto kupuje u mnie. Wiesz co, zwykle są to kobiety. Relaksuje się przy tym, czy na odwrót jakoś tak? Relaksuje, w sensie jakby mi to na pewno wychodziło lepiej. Gdzie szukasz inspiracji na takie? Wszędzie. Ja nie lubię, bo moim zdaniem to traci bardzo na sprężystości. Okay. Mm-hmm. Kamil i dzisiaj jest ze mną Ela, Betty. Hej. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co tutaj Ela dla nas przygotowała. Ponieważ zajmuje się, no właśnie, czym się zajmujesz? Zajmuję się robieniem akcesoriów szydełkowych. Wszystko jest ręcznie robione, nie używam tylko żadnej maszyny. Ciekawe jest też to, że wszystko robię sama. Nie mam żadnych podwykonawców. Także tak naprawdę każda czapka, jaką ode mnie ktoś kupuje, to jest dzieło tych dwóch rąk. No tak. I robię też biżuterię. Mhm. Biżuterię z kamieni naturalnych, czasami ze srebra, z skóry syntetycznej, ale w większości z kamieni naturalnych. Okej. Okay. Na biżuterii skupimy się zaraz, natomiast mnie ciekawią czapki. Skąd się wziął na to pomysł? Czemu nie na przykład rękawiczki? Rękawiczki też są, aha, zobacz. No, ale mniej, jest ich mniej, Jest ich mniej, ale też są. Ale tak naprawdę, masz rację, wszystko zaczęło się od czapek. Czapki były pierwszym produktem, który zaczęłam robić. A kiedy to się zaczęło? Zaczęło się chyba jeszcze na studiach. Wtedy były modne berety i ja robiłam te berety szydełkowe do moich koleżanek ze studiów. Potem robiłam takie ażurowe kapelusze formowane, koronkowe, które sprzedawałam w galeriach we Wrocławiu. A potem na wiele lat tak naprawdę przestałam zupełnie się tym zajmować. Pracowałam gdzie indziej. Potem urodziłam dzieci i wiedziałam już, że po drugim dziecku nie chcę wracać do mojej starej pracy. I tak naprawdę trochę dla przypomnienia sobie, trochę dla wypełnienia czasu, wróciłam do szydełkowania. I zaczęło się tak, że po prostu moi znajomi, o Boże, skąd masz coś takiego wspaniałego? Zaczęło się właśnie od czapek. I czy dla mnie też zrobisz? No, jasne, że zrobię. Chcesz, podoba ci się, to czemu nie? I tak naprawdę tych zamówień było coraz więcej. Stwierdziłam, czemu nie rozwinąć tego coś więcej, coś większego. No jednak czapki to jest taka unikalna rzecz, nie? Bo biżuterię to zajmują się tym raczej sporo osób. Nawet hobbystycznie. A jednak czapki to nie każdy. Tak mi się wydaje. Tak, tak. Chociaż powiem szczerze, że od paru lat w Polsce jest dosyć dużo marek, które robią akcesoria właśnie czy na drutach, czy na szydełku. I to jest fajne, bo mam wrażenie, że to jest coś innego niż to, co można dostać w sieciówkach. Jasne, możemy iść za trendami kolorystycznymi, możemy iść za trendami w fasonach i to wszystko można sobie dopasować. Możesz mieć produkt ręcznie robiony z całą pasją przez jedną osobę. Dosyć unikalny, jasne, nawet jeżeli masz ten sam model czy kolekcję, to rzadko kiedy one będą wyglądać zupełnie identycznie, a co dopiero jak szalejesz sobie, tak jak ja bardzo lubię, z takim dosyć unikalnym doborem kolorów, wtedy mogę zrobić na zamówienie. Na przykład ktoś mówi, zrób mi coś, nie wiem, w fiolecie, niebieskim i pomarańczu, żeby to ładnie ze sobą grało, żeby ładnie te kolory przechodziły. Ja mówię, dobra, jest challenge, sprawdzam dostępność włóczek i najczęściej przyjmuję. No tak. Gdzie szukasz inspiracji na takie? Wszędzie. To znaczy? Wszędzie. Tak naprawdę wszędzie. Nigdy nie wiem, gdzie to znajdę. Czasami to jest w przyrodzie, czasami to są kwiaty, czasami to jest, wiesz, idę na spacer z psem i widzę, jak topi się śnieg i błoto i patrzę, albo jak rośnie mech na płocie. I patrzę, wiesz, na te kolory, natychmiast muszę zrobić zdjęcie, bo żeby później spróbować odwzorować na przykład te połączenia kolorów.
Czasem, nie wiem, widzę u kogoś suszące się pranie, ręczniki trzy powieszone koło siebie, wow, to jest, muszę natychmiast wrócić do domu i zrobić taką czapkę. To ciekawe, ciekawe bardzo. W sensie, no chodzisz sobie po świecie, szukasz różnej kolorystyki i robisz zdjęcia, a później wszystko przelewasz na swoje hobby, tak? A powiedz coś teraz może o tej biżuterii, bo rozmawiamy sobie tutaj o czapkach, to teraz chciałbym coś posłuchać o biżuterii. Możesz opowiedzieć o rodzajach kamieni, skąd pozyskujesz kamienie? Kamienie kupuję, nie wydobywam ich i nie obrabiam. To na pewno. Tak, ale czasami klienci bezpośrednim na targach pytają mnie, a czy pani sama te kamienie wydobywa? No więc nie, zupełnie ich nie wydobywam. A tam. Tak. Kamienie kupuję w różnych miejscach, czasem w hurtowniach, czasem na giełdach minerałów, czasami po prostu szukam w internecie. Zdarza się, że kupię gotową biżuterię, w której są piękne kamienie, natomiast zupełnie nie podoba mi się to, co ktoś z niej stworzył. I zdarzyło mi się parę razy, że kupiłam naszyjnik tylko po to, żeby go rozpróć i mieć ładne kamienie do swoich projektów. To też ciekawe. Kupienie po prostu gotowego już produktu i zrobienie go na swoje. Tak, bo uważam, że będzie lepszy. No tak, to wiadomo, jak masz, że tak powiem, jakąś wizję, to czemu nie? Czemu tak nie zrobić? Interesuje mnie, jak zacząć szydełkowanie. Jak zacząć? Pokażę Ci, jak zacząć. Trzeba wziąć włóczkę i szydełko. Muszę wyjść poza kadr. Dobra. Mam tu zaczętą czapkę akurat. To jest akurat wełna. Zresztą mogę Ci też poopowiadać trochę o różnych materiałach, z których to jest. Wełna jest troszeczkę bardziej szorstka, ale mamy też wełnę merino, która jest bardzo delikatna, bardzo miła i jeżeli chcesz, to mogę później więcej powiedzieć o rodzajach włóczek, bo to też jest mój koniec, lubię o tym mówić. Potrzebujesz szydełko, czyli patyczek z zakrzywioną końcówką. I to, co lubię w szydełku, a czego nie lubię, tak, to że ono jest tylko jedno i masz przez cały czas robienia masz tylko jedno oczko. Czyli jeżeli coś Ci się zepsuje, coś Ci się skisi, to robisz bzz i nie rozpruwa Ci się cały produkt, tylko możesz robić dalej. Więc cała praca polega na tym, że tę jedną nitkę po prostu przewlekasz. A szybko to robisz. W tej chwili to akurat nie jest zbyt szybko. Zdarza się, jak wejdę w taki swój rytm, że to naprawdę śmiga. Chcesz spróbować? W jednej ręce, teraz widzę, że w tej drugiej generalnie, trzymasz szydełko, a na palcu wskazującym drugiej ręki owijasz sobie nitkę. I czasami niektórzy wolą owijać w ten sposób. Ja nie lubię, bo moim zdaniem to traci bardzo na sprężystości. Więc między palcem środkowym a kciukiem przytrzymujesz sobie początek robótki. W której ręce będziesz miał szydełko? No, w lewej. Czyli musisz palce mieć od drugiej ręki. Tutaj zaraz z Betty po prostu dołączam do zespołu i robimy czapki. No co, kurczę, no. Lecimy, proszę, tak. pyk, już kolejna leci. Jednak będę miała podwykonawcę. Super, idzie. Relaksuje się przy tym, czy na odwrót jakoś tak? Relaksuje, w sensie jakby mi to na pewno wychodziło lepiej, tak za każdym razem, no to wiadomo, byłby pełniejszy relaks, a tak no to jednak coś tam próbuję zmienić, ale jest to raczej takie fajne, wciągające. Jakbym robiła to pierwszy raz. Musisz spróbować teraz, teraz serię na lewą rękę. Jest to coś po prostu absolutnie niesamowitego. To by w sumie było ciekawe, na przykład na stronę wrzucić to jest... seria robiona lewą ręką. Patrzcie, siedzieliśmy już ile? 10 minut, nie? No i jakoś też. Prawie już cała czapka, zaraz będę mógł ubrać. To co, lecimy dalej, kończymy. To jeszcze jedno oczko robimy. No zrób jeszcze jedno, żeby dobra. Już tą czapkę tak, skończyć. Tak, no już kończymy czapkę. Więc tak. Kolejne się wbijam. Dobra, teraz tak już robimy szybko. Cyk. Teraz łapię to. Tak. Przeciągam tu. Brawo. Okej. Dobra. Teraz łapiesz nitkę? Łapię znowu nitkę. I znowu przeciągam, tak? Tak jest. No dobra, to jak widzicie, pół czapki udało się zrobić z pomocą Betty. Świetnie. I co? Super, bardzo dziękuję. Czasami na targach zdarza się, że szydełkuję. I powiem szczerze, że przyciąga to wzrok, przyciąga to ludzi, którzy
Niektórzy po prostu nigdy tego nie widzieli. Mm, tak. Niektórzy przychodzą i mówią, o, pamiętam, jak moja babcia to robiła, bo to się kojarzy może z takim babciowym zajęciem. Babcią jeszcze nie jestem, ale mam nadzieję, że jak będę, to nadal będę to robić. No. I dzieciaki też bardzo się tym interesują. Natomiast czasami chcą spróbować, czasami tylko właśnie pytają, a jak to się robi. Ja się czuję zrelaksowany, jak na to patrzę. Tak, bo to jest bardzo relaksujące. Chociaż mam koleżankę, która powiedziała, że gdyby miała zrobić coś takiego, to by ją dawno szlak trafił. Wydaje mi się, że może być to trochę demotywujące takich początkujących, że po prostu jeszcze nie umieją tego tak dokładnie robić i szybko. I to może trochę demotywować, że myślą, że Jezu, zrobić taką czapkę, to zajmie im to wieki. I właśnie powiedz, ile zajmuje zrobienie takiej czapki. I tu muszę powiedzieć, że to wszystko zależy tak naprawdę od, głównie od wprawy, wiadomo, od tego, nie wiem, ile już tam milionów oczek przedziobałeś, ale też od grubości włóczki, bo na przykład czapkę z takiej grubej włóczki robi się znacznie szybciej niż czapkę z takiej. Zresztą popatrz, wystarczy popatrzeć jakby na ilość oczek, która jest zrobiona. I ile taka czapka zajmuje około godziny, no to taka już powiedzmy koło trzech. Okay. To znaczy ja nie mówię o osobach początkujących, no tak, bo wiadomo, tak, ale tak mówię przeciętnie, ile u mnie to trwa. No szybko w miarę. Szybko. Cała praca niestety nie polega tylko na zrobieniu czapek, bo byłoby to idealne, gdyby móc zrobić czapki i tu już się ustawiała kolejka, która by je tylko odbierała. Zdarza się, ale nie jest to codzienność. Moja praca polega też na tym, żeby ileś czasu nic nie zajmuje, wiadomo, znalezienie włóczek, jak już mam znalezione fajne, którym się podobają kolory, skład, to po zrobieniu jakiegoś produktu ja go muszę zwyczajnie przetestować, bo muszę wiedzieć, jak on się zachowuje w noszeniu, w praniu, czy człowiek bardziej się w tym poci, czy jest przewiewny, po to właśnie, żebym mogła później klientom dokładnie opowiedzieć, jak on się zachowuje po prostu w trakcie użytkowania. Ja mam pytanie. Tak. Ja też mam jeszcze kilka, ale no... Generalnie czapki to jest taki produkt stricte taki jesienno-zimowy. Czy masz może, nie wiem, letnie kolekcje? Może... Kąpielówki. Tak, jeżeli chodzi o lato, czy tam taki sezon przejściowy, tak, wiosenny, to mam czapki, które są albo z wełny bardzo cienkiej, one są nie tak grube jak powiedzmy te zimowe, albo czapki takie ażurowe, z włóczek akrylowych albo bawełniano-akrylowych, które po prostu są przewietne. Przewietne. One są do wyglądania, a nie do grzania. No chyba, że jedziesz latem na Bałtyk. Wtedy jasne, możesz sobie wziąć cienką czapkę, ale radziłabym jednak którąś z takich. Pewną ilość gotowych rzeczy już na ten sezon jesienny, żeby, bo jak zaczynają spływać zamówienia, gdybym nie miała gotowych rzeczy, to nie byłoby możliwe, żebym ja po prostu robiła to wszystko na bieżąco. No tak, a jakich masz klientów? W sensie przychodzą same kobiety, mężczyźni też może coś kupują? Kto kupuje u mnie? Wiesz co, zwykle są to kobiety, w większości, ale nie tylko. Bardzo lubię, jak na targach na przykład podchodzą panowie i mówią, to co tu widzisz, to jest bardzo mały wycinek tego, co ja zwykle mam. Podchodzą i mówią, a czy są jakieś męskie czapki? Ja wtedy najczęściej mówię, wszystkie są męskie, zależy co kto lubi. I bardzo często panowie, którzy przyszli po męską, czyli szarą lub czarną, kupują coś bardzo odjechanego, bardzo kolorowego. Czasami ludzie potrzebują takiej, nie wiem, zachęty, przyzwolenia, że tak, to jest okej, będzie fajnie. I tak naprawdę tylko chodzi o to, żebyś ty się w tym dobrze czuł. A jest różnica właśnie, jeśli chodzi o materiał? Bardziej lubię robić rzeczy z wełny, bo jest po prostu przyjemniejsza dla mnie w dotyku, zwłaszcza wełna merino, no bo jeżeli weźmiemy jakieś wełny, nie wiem, islandzkie czy tradycyjne polskie wełny, które są szorstkie, to no to z tego to mniej, ale dobra, umówmy się, spróbowałam i nie robię z tego zwyczajnie. Merino jest mięciutkie, jest przyjemne i bardzo się z niego dobrze robi. Jeżeli chodzi o włóczki akrylowe, to tak, też staram się wybierać takie, które na przykład nie mają skłonności do mechacenia, też są miękkie. Niektórzy poza tym są uczuleni na wełnę i wtedy zostają tak naprawdę tylko te włókna syntetyczne, które też są bardzo w porządku. Opowiedz mi coś o ściegu. Tak, mogę opowiedzieć.
powiedzieć o ściegu. Ścieg jest najprostszy, jaki może być do nauczenia się, czyli półsłupki. I to nie jest tak, że robię, bo nie umiem innych. Swojej pracy przez ileś lat próbowałam różnych rzeczy, tak? Bo robiłam na początku nie tylko czapki, jak już sobie przypomniałam, to szydełko, to i maskotki, i... właśnie, robiłam też biżuterię na szydełku. I czasem ją jeszcze robię, mogę później pokazać. Natomiast przy tak dużej ilości kolorów i włókien ja wolę prostotę formy. I dlatego te czapki właśnie takie są. Są proste, prostym jednym ściegiem. Szaleństwo jest w kolorach, w materiale. Lubisz robić mniejsze rzeczy, czy większe, właśnie takie jak sweter? Mniejsze, zdecydowanie. Mniejsze. Lubię mieć szybko efekt. Okay. Robić czapkę, skończyć, mam jedną rzecz gotową. Rzadko nawet biorę zamówienia na duże rzeczy. A masz cierpliwość? Bo mówisz, że właśnie wolisz te mniejsze rzeczy, to może... Wiesz co? Nie chcę cię czekać, że tak powiem, na... To na pewno. Dłuższy. To na pewno. Natomiast wiesz co, z tą cierpliwością to też jest różnie. Dlatego mówię, że niektóre osoby, które w ogóle widzą szydełkowanie, mówią, że one w życiu by nie miały cierpliwości do robienia, no teoretycznie w kółko tego samego. Robisz tak naprawdę, wykonujesz cały czas te same ruchy. Ale to relaks. Praca, która jest relaksem jednocześnie. Jak oglądałem, jak tutaj szydełkujesz, to... Nie, byłem zrelaksowany. Zaraz możesz sobie usiąść na kanapce, tak. Dam ci to, pokażę. No, chętnie spróbuję, się chętnie spróbuję. Ja się jeszcze zapytam, dasz się na tym na przykład, jeśli ktoś miał taki pomysł, zrobić na przykład jakieś logo, jakby jakiś wzór na takiej czapce uzyskać? Tak, da się. Pewnie jest to wygodniejsze i czytelniejsze przy robieniu na drutach, niż na szydełku, ale tak, da się. Zawsze można jeszcze, wiesz, wziąć igłę i wyhaftować to po prostu. I to też kiedyś robiłam. Aha. Czyli jakieś... ewentualnie jest tam jakaś możliwość, powiedzmy, jest. Szycia. Tak, jest możliwość szycia. Mam nadzieję, że spodobał Wam się odcinek z Betty i dowiedzieliście się czegoś o szydełkowaniu. I co, bardzo Ci dziękuję za naukę. Nauczyłem się wielu fajnych rzeczy i może sam spróbuję w domu. Wielkie dzięki. Naprawdę zachęcam. W razie czego dzwoń, pytaj. Bardzo super, chętnie pomogę. To dziękuję bardzo. Dzięki.